Gabinet Izraela Poznańskiego to pomieszczenie prezentujące zarówno miejsce pracy fabrykanta, jak i historię jego rodziny. Rzeczywistą obecność właściciela pałacu zastępuje wiszący na ścianie naprzeciwko wejścia jego okazały portret z 1891 roku. Choć pierwotnie biuro właściciela fabryki znajdowało się na parterze w lewym skrzydle pałacu, to dziś właśnie tutaj można odnaleźć oryginalne meble oraz przedmioty codziennego użytku, którymi na co dzień posługiwać się mógł Izrael Poznański. Należą do nich m.in. zegar i dwa fotele, wszystkie sygnowane monogramem P, oraz masywne biurko. Na jego blacie można obejrzeć elegancki komplet akcesoriów biurowych. Przycisk do papieru, stojak na listy, kałamarz czy świeczniki. Gustowne, ozdobione motywem wznoszącego się do lotu łabędzia przedmioty zostały wyprodukowane przez znaną warszawską firmę Lubieńskich. Na uwagę zasługuje również zabytkowy telefon na korbę, który jako wczesny model aparatu telefonicznego nie posiada jeszcze cyferblatu. W biblioteczce naprzeciwko biurka można zobaczyć przedmioty dotyczące życia religijnego rodziny. Naczynia i przedmioty używane podczas żydowskich świąt oraz fragmenty hebrajskojęzycznego księgozbioru Maurycego Poznańskiego, syna Izraela. Na półkach poniżej zostały zaś zaprezentowane eksponaty związane z codzienną pracą fabrykanta. Liczydło, papiery wartościowe, dawne banknoty czy próbniki materiałów produkowanych w fabryce. Na ścianach obejrzeć można zdjęcia potomków Izraela Poznańskiego oraz dużą planszę z rozbudowanym drzewem genealogicznym jego rodziny. Dzięki niej można prześledzić jej dzieje już od protoplasty rodu Kalmana Poznańskiego aż po jego najmłodszych, współcześnie żyjących potomków. Na ścianie naprzeciwko znajdują się z kolei fotokopie archiwalnych dokumentów prezentujących rozwój bawełnianego imperium. W połowie XIX wieku zaczął nim zarządzać Izrael Poznański, który dzięki nowoczesnemu wykształceniu oraz dobrze skojarzonemu małżeństwu z posażną Leonią Hertz zaczął go przekształcać w nowoczesne przedsiębiorstwo. Kolejne fotografie prezentują jego rozwój oraz skalę przestrzeni zajmowanej przez kompleks fabryczno-rezydencjonalny. Izrael Poznański czynnie angażował się również w życie społeczne Łodzi i działalność charytatywną, o czym świadczą zdjęcia prezentujące wybrane budynki fundowane przez fabrykanta.